Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. W dzisiejszym odcinku spotykamy się ponownie w trochę takiej hybrydowej, łączonej formule, bo jest to odcinek, który nagrywamy jako podcast Prawo do Głosu, ale również jako wideowywiad Jej Historia. Dzisiaj moją gościnią jest adwokatka Małgorzata Surdek-Janicka, szefowa zespołu postępowań arbitrażowych i sądowych w Międzynarodowej Kancelarii CMS, w latach 2016-2019 partnerka zarządzająca właśnie tej kancelarii oraz członkini globalnego zarządu CMS. A od lipca, i to jest bardzo ważna informacja, wiceprezeska w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, International Chamber of Commerce, ICC. Witam Cię serdecznie, Małgosiu. Witaj, Kamila. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zazwyczaj w tych rozmowach, szczególnie tutaj mówię o rozmowach z serii Jej Historia, zaczynamy trochę tak historycznie, na zasadzie jakie były Twoje początki, jak to się stało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, a dzisiaj zaczniemy odwrotnie. W sensie zaczniemy trochę od końca, a mianowicie od tej ostatniej funkcji, o której przed chwilą mówiłam. Zostałaś z dniem 1 lipca, o ile się nie mylę, zostałaś wiceprezeską Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej ICC w Paryżu. Czy możesz nam trochę tak łopatologicznie wytłumaczyć, czym się zajmuje sąd, co to jest arbitraż, z czym się wiąże Twoja nowa rola? Dobrze, że zaczynamy od końca, bo musiałabym 25 lat swojej kariery zawodowej opowiedzieć. Dobrze. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu to jest największa globalna instytucja arbitrażowa, to znaczy instytucja, która administruje postępowaniami arbitrażowymi prowadzonymi według regulaminu arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Dla mniej zorientowanych spory sądowe można rozstrzygać albo w sądzie, albo w arbitrażu. Arbitraż to jest taki, można powiedzieć, w uproszczeniu prywatny sąd, to znaczy strony wybierają osoby, które miałyby ich spór rozstrzygnąć, to są arbitrzy. Ci arbitrzy działają właśnie w trzyosobowych lub w jednoosobowych trybunałach arbitrażowych i to tak naprawdę trybunał arbitrażowy rozstrzyga spór. Natomiast sąd jako instytucja nadzorująca po pierwsze podejmuje różnego rodzaju decyzje proceduralne, które wymagane są regulaminem, na przykład dotyczące wniosków o wyłączenie arbitra, o dokonanie nominacji zastępczej arbitra, konsolidacja postępowań, zgoda na przyłączenie osób trzecich do postępowania. A na koniec, i to jest unikalna cecha sądu arbitrażowego ICC, dokonuje takiej kontroli jakości projektów wyroków. Tego nie ma żadna inna instytucja arbitrażowa na świecie. Ten proces nazywa się scrutiny. Krótko mówiąc, projekt wyroku, który sporządza Trybunał Arbitrażowy, czyli te trzy osoby bądź jedna osoba, która rozstrzyga konkretny spór, jest poddany weryfikacji i debacie. Najtęższe umysły z całego świata czytają ten wyrok i nie tyle wpływają na samo rozstrzygnięcie merytoryczne, bo oczywiście do tego powołani są arbitrzy, ale koncentrują się na tym, żeby projekt wyroku rzeczywiście odpowiadał wszelkim standardom jakościowym, w szczególności, żeby strona, która zwłaszcza przegrywa spór, zrozumiała z uzasadnienia, dlaczego tak się stało. Czyli krótko mówiąc taki, no można powiedzieć nawet taki substytut apelacji. Jeszcze jedna para oczu patrzy na to, jak i dlaczego arbitrzy zdecydowali to, co zdecydowali. Ale Twoja historia z Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym nie zaczęła się w lipcu. Ty już jesteś członkinią tego sądu kilka lat. Od kiedy, powiedz proszę, i ile takich członków i członkiń na całym świecie jest? I jakby też drugie pytanie, wspomniałyśmy o tym, że zostałaś wiceprezeską. Na czym polega ta Twoja rola bycia wiceprezeską? To prawda, członkinią sądu jestem od 1 lipca 2018 roku, więc właśnie minęły 3 lata. A od, tak jak powiedziałaś, od lipca tego roku jestem jedną z wiceprezesek, wiceprezesów, bo tutaj mamy pełną różnorodność tego sądu.
Tak, żeby pokazać skalę, w tej chwili jest 195 członków i członkiń sądu, natomiast wiceprezesów i wiceprezesek jest dokładnie 17 osób, plus oczywiście prezeska. Po raz pierwszy w historii ICC jest to kobieta, ponad stuletniej historii ICC jest to kobieta, Claudia Salomon, Amerykanka. I prezes razem z wiceprezesami tworzą 18-osobowe biuro sądu. I teraz na czym polega to zadanie? W czasie, kiedy byłam członkinią sądu, moje zadania koncentrowały się głównie na uczestnictwie w sesjach sądu, w czasie których podejmowane są rozmaite decyzje proceduralne, o których już mówiłam, tudzież dyskusja nad projektami wyroków. Zdarzało mi się również na zlecenie sekretariatu sądu przygotowywać tak zwane raporty, czyli pewnego rodzaju sprawozdania na sesję sądu. Od razu wyjaśnię, że sekretariat sądu to nie są sekretarki czy asystentki, tym mianem określa się dział prawny sądu. No, to jest taka duża kancelaria w kancelarii, bym powiedziała. Natomiast jako wiceprezeska sądu mam nowe dodatkowe zadania, oprócz oczywiście udziału w sesjach plenarnych. Przewodniczę też sesjom tak zwanym komitetowym, w których biorą udział trzech członków sądu i cały sekretariat. I oprócz przewodniczenia, no też również mam za zadanie przygotowywanie raportów, to w dalszym ciągu jest możliwe, ale przede wszystkim biorę udział w pracach biura sądu. To biuro zajmuje się już nie tylko bieżącymi, takimi doraźnymi sprawami wynikającymi z regulaminu, ale przede wszystkim kształtowaniem strategii i polityki sądu, polityki rozwoju, dostosowywania usług, które tak naprawdę dostarcza sąd użytkownikom, czyli stronom prowadzącym spór, jeśli chodzi właśnie o ten rodzaj usług, czyli jak najlepiej, jak najbardziej adekwatnie zaspokoić potrzeby użytkowników, jeśli chodzi o rozstrzyganie sporów. I muszę powiedzieć, że ta praca strategiczna i taka w zakresie kształtowania, mówiąc z angielska, policy, jest szczególnie interesująca. Także przeszłam po 3 latach z funkcji członka do funkcji wiceprezeski. Muszę powiedzieć, że dla mnie samej było to zaskoczenie i nie chcę tutaj epatować jakąś fałszywą skromnością, ale rzeczywiście to są już osobiste wybory prezesów sądów, kto znajdzie się w tym gronie wiceprezesów. Tutaj nie obowiązuje żaden klucz geograficzny, aczkolwiek muszę wspomnieć, że sąd chyba w tej chwili jest jedną z najbardziej zdywersyfikowanych instytucji międzynarodowych, gdzie rzeczywiście został wprowadzony realny parytet, jeśli chodzi o płeć, już 3 lata temu i tu dokonała się olbrzymia rewolucja, ale także zróżnicowanie, jeśli chodzi o pochodzenie geograficzne arbitrów, zróżnicowanie pod względem wieku. Także myślę, że no, jest to instytucja, która rzeczywiście przoduje pod tym względem. To ja mam jeszcze 2 pytania do tego, co powiedziałaś. Po pierwsze, jak wygląda cały proces tego, że zostałaś członkinią sądu arbitrażowego, a potem wspomniałaś chwilę, że to prezesi wybierają kolejnych wiceprezesów. Jak wygląda cały ten proces? W sensie, czy to jest konkurs, czy to jest ogólny plebiscyt? Jakie są zasady? Większość państw może mieć 2 przedstawicieli, czyli 2 członków w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Paryżu. Zasada jest taka, że jednego z nich wybiera Komitet Narodowy ICC, czyli mówiąc w skrócie ICC Polska, a drugiego, zwanego alternate member, powołuje bezpośrednio prezes sądu w Paryżu. I 3 lata temu trafiłam do sądu właśnie z takiej bezpośredniej nominacji. Wtedy zaczęła się prawdziwa rewolucja, to znaczy ówczesny prezes sądu, Alexis Moore, zdecydował, że już dość gadania o równouprawnieniu, o parytetach, że wszyscy o tym mówią, mało kto robi. I on w ramach zresztą swojej takiej obietnicy wyborczej, kiedy ubiegał się o 2. kadencję, powiedział, że on rzeczywiście doprowadzi do realnego parytetu, jeśli chodzi o płeć, ale także zwiększy udział członków sądu spoza Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.
jak również zwiększy udział młodszych członków sądu niż no, taki typowy wiek arbitra, to powiedziałabym jest 55 czy 60 plus nawet. I muszę powiedzieć, że świat przeżył szok, dlatego że 1 lipca 2018 roku, kiedy oficjalnie na stronie ICC ogłoszono, kto zostaje członkiem z imienia i nazwiska, okazało się, że wśród członków jest dokładnie 50% kobiet i wśród wiceprezesów jest dokładnie 50% kobiet. To była prawdziwa rewolucja. Myślę, że nie bez oporu w komitetach narodowych w różnych państwach takie słuchy dochodziły. No ale stało się to, co się stało i rzeczywiście w tej nowej kadencji ten trend się powtórzył. Jeśli chodzi z kolei o wybór wiceprezesów, to tutaj nie ma takiej jasnej i powiedziałabym przejrzystej procedury, w tym sensie, że oczywiście samego prezesa czy prezeskę wybiera Światowa Rada ICC i jest to konkurs. Natomiast jeśli chodzi o wiceprezesów, to jest to osobista prerogatywa prezesa. I w moim przypadku była to decyzja zarówno prezesa ustępującego, czyli Alexisa Moore'a, jak i nowej prezes czy prezydent elect Claudii Salomon. Także zaproszenie do objęcia tej funkcji dostałam od nich obojga. I to było rzeczywiście na tyle wyjątkowe, że na przykład w poprzedniej kadencji sądu wśród wiceprezesów nie było nikogo z naszej części świata, to znaczy nie było nikogo z Europy Środkowo-Wschodniej, czy na przykład z Rosji, dawnych krajów Związku Radzieckiego. Także muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, że do tego doszło, nie tylko ze względów jakby osobistych, chociaż nie ukrywam, że perspektywa pracy jako wiceprezes przez najbliższe 3 lata jest bardzo ekscytująca, ale również myślę, że jest to uznanie dla całego środowiska arbitrażowego w Polsce, a takim też bardzo wymiernym skutkiem jest to, że właśnie zwiększyliśmy nasze grono przedstawicieli Polski w sądzie, dlatego że na moje miejsce, czy ja zwolniłam miejsce dla kolejnego członka sądu. I w tej chwili już jest nas 3 w sądzie, oprócz mnie w roli wiceprezesa mamy jeszcze 2 członków i to jest Maciej Jamka i Bartosz Kruszewski. Wiele razy wspominałaś o różnorodności, o tym, jak bardzo w tej chwili sąd jest różnorodny i to i pod względem płci, ale też pod względem no, geograficznym, tak jak wspomniałaś. Powiedz, czy uważasz, że ta różnorodność w jakiś taki wyraźny sposób wpływa na działanie sądu? I drugie pytanie, powinnam jakoś spróbować zadawać jedno pytanie, ale zawsze tyle ciekawych informacji, że aż na usta się cisną kolejne. I drugie pytanie, czy uważasz, że w ogóle branża prawnicza powinna w jakiś sposób się wzorować, obserwować to, co się dzieje w sądzie arbitrażowym? Mówię tutaj w kontekście różnorodności. Ja jestem pod ogromnym, tak jak powiedziałam, wrażeniem tego, co zrobił Alexis 3 lata temu, dlatego że miałam takie poczucie, że wreszcie przestano o tym mówić i zaczęto działać. Czy jest różnica? Mogę opierać się na opiniach kolegów, którzy byli wcześniej w sądzie i jednocześnie doświadczyli tej pierwszej, takiej mocno zróżnicowanej pod względem składu kadencji 3 lata temu. I ci członkowie sądu mówili, że jest wyraźna różnica, że jednak dynamika dyskusji się zmieniła. Przede wszystkim są różne perspektywy na rozmaite zagadnienia, które są przedmiotem dyskusji. Z mojej perspektywy ogromną wartością jest też zróżnicowanie geograficzne. To znaczy arbitraż, który oczywiście jest no, takim instrumentem międzynarodowym, no niemniej jednak służy stronom z całego świata. I każda ze stron, czy użytkownicy arbitrażu, no są przyzwyczajeni do pewnej specyfiki swojego państwa, swojego regionu. Wyobraźmy sobie, że na przykład strony, nie wiem, z Bliskiego Wschodu czy z Afryki toczą jakiś spór. Dlaczego właściwie ten spór mają nieodmiennie rozstrzygać
biali, uprzywilejowani mężczyźni z Europy Zachodniej. No tak wyostrzam trochę sprawę. Strony mogą mieć potrzebę tego, żeby ich spór rozstrzygał ktoś, kto ma pewną wrażliwość czy zrozumienie dla pewnej specyfiki lokalnej, pewnego konkretnego kontekstu kulturowego czy biznesowego. I sąd jako instytucja, chyba jedyna prawdziwie globalna instytucja arbitrażowa, bo jest oczywiście wiele instytucji arbitrażowych, ale one mają głównie zasięg regionalny. Natomiast ICC działa na wszystkich kontynentach i rzeczywiście administruje sporami z całego świata. Jest szczególnie wrażliwe na to, żeby użytkownicy mieli poczucie, że dostają usługę, która odzwierciedla no właśnie tą lokalną, regionalną wrażliwość, zrozumienie, wiedzę. To jeszcze powiem tylko o jednej rzeczy, o nowej inicjatywie aktualnej prezes Klaudii Salomon, która postuluje i w tym celu został powołany Task Force, taka specjalna grupa, która ma tą kwestię zbadać, postuluje zwiększenie reprezentacji osób z niepełnosprawnościami. No bo każdy, może każdy, nie każdy, ale są arbitrzy, użytkownicy, pełnomocnicy, którzy no jakby wykonują zawód, ale też mają swojego rodzaju ograniczenia wynikające właśnie z niepełnosprawności. Chodzi o to, żeby takie osoby nie były wykluczane. Więc polityka sądu jest w tej chwili taka bardzo inkluzywna, jeśli chodzi o udział no, w tym fenomenie, jakim jest pozasądowe rozwiązywanie sporów, które, jak pokazują wszystkie badania, prowadzi do szybszych rozstrzygnięć, a nierzadko do polubownego rozwiązania sporu. A co z tym byciem takim pewnego rodzaju wzorem dla branży prawniczej? Czy ICC może być takim właśnie taką inspiracją? Ja myślę, że każdy, kto przestaje o tym mówić, a zaczyna działać, może być inspiracją. I w tym sensie sąd oczywiście może być inspiracją. Ja myślę, że niezależnie od tego, że sąd pokazał, co robi, powołując zdywersyfikowany sąd, oprócz tego wiele kancelarii, instytucji arbitrażowych podpisało już parę lat temu coś, co się nazywa Arbitration Pledge. To jest takie zobowiązanie do tego, żeby zwiększać udział na przykład kobiet, ale też arbitrów z innych rejonów świata w nominacjach, bo to często nie tyle sąd nominuje zastępczo, to jest raczej wyjątek, ile po prostu strony czy też pełnomocnicy nominują arbitrów, żeby zwiększać udział tych dotychczas niedoreprezentowanych przedstawicieli społeczności rozwiązywania sporów, że tak to nazwę. Ja w tej chwili no, nie ośmielam się proponować moim klientom wyboru arbitrów. Na przykład jeżeli proponuję 5 kandydatów na arbitra, to przynajmniej za cel stawiam sobie, żeby wśród tych 5 kandydatów były 2 kobiety, jeżeli nie 3. I no właśnie podpisując to zobowiązanie, czyli ten plecz, również kancelarie prawne się do tego zobowiązały, do tego rodzaju działań. No i przede wszystkim same kancelarie, tu już tak trochę schodzimy z sądu i z arbitrażu, ale no kancelarie gdzieś tam nieodmiennie dążą do tego, żeby zwiększać reprezentację kobiet na przykład, ale też społeczności. No mówi się na przykład o społeczności BAME, tak? czyli przedstawicieli innych wyznań lub prawników czarnoskórych, czy przedstawicieli społeczności LGBT, na przykład wśród partnerów kancelarii. Tak? Ja zawsze się tak waham, jak mówię o mniejszościach, bo jak myślę o kobietach i to mi się zupełnie nie składa ze słowem mniejszość, jest to statystycznie rzecz biorąc większość, ale niedoreprezentowana. Ale bardzo chcę podkreślić, że nie chodzi tylko o kwestię kobiecą, tylko o kwestię różnych innych grup, które jakoś się identyfikują, czy jeśli chodzi o orientację seksualną, czy jeśli chodzi o wyznanie, jeśli chodzi o kolor skóry, przynależność etniczną. No właśnie w tym gronie, które było dotychczas zarezerwowane dla absolwentów elitarnych szkół, że tak powiem, głównie mężczyzn o białym kolorze skóry. No i tu trzeba powiedzieć, że to jest
ze zmiennym szczęściem. To też jest bardzo, jeżeli spojrzymy na Europę, to jest bardzo silnie warunkowane kulturowo. Europa Zachodnia wcale nie przoduje pod tym względem, jeśli porównamy to z Europą Środkowo-Wschodnią. Jak patrzę na promocje partnerskie, to nieodmiennie no gdzieś tam ten cel 30% udaje się albo się nie udaje osiągnąć. Kraje takie jak Niemcy w ogóle się z tym bardzo borykają. Ja myślę, że tam pokutuje bardzo mocno ten syndrom 3K, tak? Czyli kościół, kuchnia i dzieci. Więc myślę, że to jest jeszcze sporo wody musi upłynąć, ale, no, ale widać, że to się stało takim imperatywem działania dla kancelarii. Że tak naprawdę w tej chwili jest no, wstyd proponować, nie wiem, kandydatów na partnerów, wśród których znajdują się tylko mężczyźni. Nie wspomnę o panelach na konferencjach, gdzie myślę, że wiele z nas reaguje dość ostro w mediach społecznościowych, kiedy do takich sytuacji dochodzi. I ja bardzo chcę jasno powiedzieć przy tym, że ja spotkałam się, to już tak trochę anegdotycznie powiem, spotkałam się z taką reakcją, która szczerze mówiąc mnie zdumiała w momencie, kiedy 3 lata temu zostałam zaproszona do prac sądu. No gdzieś usłyszałam taki komentarz, który no, nie został wypowiedziany bezpośrednio, ale bardziej pośrednio do mnie dotarł. No, że tak, oczywiście dlatego, że poszukiwano kobiet z łapanki, tak? No to mam takie poczucie, że po tych 3 latach, kiedy spośród tych 195 członków trafiłam do grona 17 wiceprezesów, to jednak mam takie poczucie, że zapracowałam na to swoją ciężką pracę i satysfakcję jednocześnie, tak. Bardzo cieszę się, że poruszyłaś temat kancelarii. Ty jesteś bardzo mocno zanurzona w środowisku międzynarodowym. Wspomniałaś na przykład tutaj, jak to wygląda w Niemczech. A ja bym chciała zrobić taki zoom na polski rynek, bo ty masz taką perspektywę i globalną, i lokalną. Jak uważasz, jak na tym tle właśnie międzynarodowym wygląda polski rynek prawniczy? Mówię tutaj o różnorodności, mówię tutaj o kobietach, mówię tutaj o tym, ile na przykład jest partnerek na stanowiskach, czy partnerek zarządzających, czy w ogóle partnerek. Jak ty to widzisz? Myślę, że może tak. Rzeczywiście mam perspektywę lokalną i globalną. W dalszym ciągu jestem członkiem globalnego zarządu CMS-u i kwestia diversity jest dyskutowana, czy trafia na agendę co roku, kiedy są promocje partnerskie na przykład. I bardzo wnikliwie sprawdzamy te wszystkie statystyki i jak wypadniemy. I tutaj jest duża troska, w szczególności naszej senior partner z Londynu, Penelope Warren, żeby to będą kobiety, która dba o to, żeby jednak zwiększać reprezentację kobiet, jak również mniejszości w partnershipie. Ja muszę powiedzieć tak, pewne zjawiska są wspólne. To znaczy jest bardzo dużo kobiet, które trafiają do zawodu. Tak? Czyli wśród absolwentów, absolwentek prawa do kancelarii trafia dużo kobiet. Bardzo zdolnych, bardzo ambitnych, bardzo zdeterminowanych do tego, żeby osiągnąć zawodowy sukces. Natomiast potem te kobiety gdzieś po drodze są gubione, tak? To też jakby to, co mówię, jest truizmem, raczej jakby przypominam o tym zjawisku, bo nie jest to odkrycie. No i oczywiście niektórzy mówią o tym, że no cóż, tak jest, bo powołaniem kobiety jedną z ról jest rola matki i mężczyźni nie rodzą dzieci, w związku z tym kobiety się tą sferą życia zajmują. Natomiast i często też kancelaria się obarcza o to, że nie zapewniają odpowiedniego wsparcia. Ja myślę, że to się trochę zmienia. To znaczy z jednej strony no chociażby nawet pandemia, o której zawsze z pewnym wahaniem mówię, że przynosi coś dobrego, bo jednak jest to zjawisko, które spowodowało ogrom nieszczęścia i w wymiarze takim zupełnie indywidualnym, biznesowym, globalnym. To jednak pewien pozytywny efekt, jaki może przynieść, to jest trwała zmiana nastawienia do tego, w jaki sposób praca może być wykonywana. W szczególności w środowisku prawniczym, które jest konserwatywne. Było, jest i pewnie będzie i z dużym oporem godzi się na zmiany. To, czego kobiety zawsze potrzebowały, to jest elastyczny czas pracy, możliwość elastycznego wykonywania tego zawodu.
No i nagle się okazało, że to jest możliwe i te wszystkie mity o tym, jak to jest bardzo niemożliwe, nagle upadają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mnie się wydaje, że dużą rolę w tym, czy kobiety rzeczywiście mogą swobodnie rozwijać się zawodowo, po trosze zależy od ich sytuacji w domu, to znaczy na ile ich partnerzy wspierają, czy jakby biorą współodpowiedzialność za prowadzenie domu tak naprawdę, tak? Bo można oczywiście mówić o tym, że firma wspiera, zapewnia, nie wiem, mentoring, sponsoring, wszystkie tutaj HR-owe instrumentarium możemy wyciągnąć, ale tak naprawdę równouprawnienie zaczyna się w domu. Co oczywiście nie zwalnia, myślę, kancelarii prawnych od tego, żeby w ich własnym interesie podejmować takie działania, w których, czy które zapewnią, że ten ogromny potencjał nie zostanie zmarnowany. No bo wykształcenie, wytrenowanie prawnika to są określone nakłady finansowe, czasowe. I teraz jeżeli mamy świetną prawniczkę, która powiedzmy po 5, 6, 7 latach odchodzi, to, że odchodzi urodzić dziecko i robi sobie przerwę, jakby jest normalne, ale że tak naprawdę nie wraca, bo też specjalnie nikt do tego powrotu nie zachęca. Ani nie ułatwia, no to jest ogromne marnowanie potencjału. Ja nie znam, i powtarzam to wielokrotnie, nie znam bardziej zorganizowanych i zdyscyplinowanych pracowników kancelarii, bardziej zdyscyplinowanych i zdeterminowanych od młodych matek, które są po prostu mistrzami logistyki, czy mistrzyniami logistyki. Cały czas przyzwyczajam się do feminatywów. Ale to mi się udało, chociaż ja bardzo nie lubię tego sformułowania udało. Ja też go nie lubię. Ale ty to zmienię, moje pytanie, albo moją konstatację. Małgosiu, ty to osiągnęłaś. Byłaś partnerką zarządzającą przez 3 lata, chyba jednej z największych kancelarii międzynarodowych w Polsce. Jak to zrobiłaś? Dlaczego ty? Tak, rzeczywiście pełniłam tą funkcję przez 3 lata. Ja zgodziłam się ją pełnić przez 4 lata i rzeczywiście nie miałam zamiaru tej funkcji obejmować dożywotnio niejako. W swoim manifesto bardzo wyraźnie napisałam do partnerów, że po 4 latach zobaczymy, czy oni chcą dalej ze mną w tej roli współpracować, a ja z nimi. I w ogóle uważam kadencyjność za zdrowy objaw. To jest cały czas niepopularne na rynku polskim, gdzie bardzo często partnerzy zarządzający, jak już raz obejmą tą funkcję do późnej emerytury, ją wykonują. Ja uważam kadencyjność za zdrowe rozwiązanie. I rzeczywiście nie dotrwałam do 4-letniej kadencji, gdyż po drodze zdarzyła się nominacja do ICC. Uznałam, że połączenie tych dwóch funkcji będzie ze szkodą dla obydwu. Plus nie ukrywam, że rola managing partnera dość mocno odciągała mnie od praktyki arbitrażowej w szczególności, od praktyki spornej, a zawsze chciałam być bardzo blisko rynku, bardzo blisko klientów i również w kontekście nominacji do ICC to miało swoje znaczenie. Jak to się stało? Ja myślę, że to nie był jakiś, na pewno nie był to wewnętrzny konkurs, ani jakaś skomplikowana procedura selekcji. Ja myślę, że mój poprzednik w tej funkcji, Andrew Kozlowski, wieloletni managing partner CMS-u w Polsce, jakoś tak upatrzył sobie mnie chyba na swojego sukcesora. Andy był znany z tego, że lubił pracować z kobietami. Zawsze żartował i myślę, że było... że żartował i trochę mówił to na poważnie, że on lubi pracować z kobietami, ponieważ koncentrują się i wiem, że to jest pewien stereotyp, nie chcę tu, broń Boże, powiedzieć czegoś negatywnego o mężczyznach, ale on zawsze mówił, kobiety pracują i nie marnują czasu na gry korporacyjne. W każdym bądź razie jemu się dobrze z kobietami pracowało i mam takie wrażenie, że dla wszystkich to było naturalne. Dla mnie może trochę mniej, bo ja miałam dość poważne wątpliwości, że rzeczywiście chcę pójść tą ścieżką menedżerską. Bardzo nie chciałam zostawiać swojej praktyki. Ty cały czas chciałaś być prawniczką. Tak. To absolutnie tak. Nie chciałam być, tak powiem, zawodowym menedżerem. Ja myślę, że to się trochę wiąże z tym, że w professional services, czyli w tym naszym zawodzie również, praca merytoryczna jest szczególnie ceniona.
wśród kolegów, tak? Jak ktoś, nie wiem, zamknie dużą transakcję, albo wygra duży spór, albo przyniesie nowego klienta, to jest szczególnie cenione, a nie, że ktoś tam, nie wiem, czymś dobrze zarządzi, albo zrekrutuje, albo osiągnie jakiś tam wynik finansowy. No w każdym razie mnie gdzieś zależało, biorąc pod uwagę moje aspiracje do tego, żeby w przyszłości być arbitrem rozstrzygającym spory, żeby gdzieś tam od tej praktyki nie odstawać. Także to trochę nastąpiło przez wskazanie, to znaczy Andy gdzieś tam do tej roli mnie przygotowywał i to przygotowanie miało również element tego, że ja zanim zostałam partnerem zarządzającym, byłam członkinią właśnie globalnego zarządu w Londynie. Ja wtedy, te parę lat wcześniej, nie do końca rozumiałam, dlaczego Andy tam chce, żebym ja tam była w ogóle, a z dzisiejszej perspektywy myślę, że to było bardzo przemyślane i bardzo naturalne, bo to pozwoliło mi z jednej strony spojrzeć na to, jak zarządza się firmą w wymiarze globalnym, mieć dostęp do dyskusji o takich no, bardzo strategicznych kwestiach dla całej firmy. Dawało mi to ekspozycję na kluczowe osoby, kluczowych partnerów naszej kancelarii, więc myślę, że Andy zrobił dokładnie to, co się czasem mówi, a co ma z jednej strony sukcesję, a co ma absolutnie negatywne konotacje w języku polskim, ale taki korporacyjny sponsoring, tak? Czyli krótko mówiąc, był takim moim patronem, mentorem, który gdzieś dbał o to, żebym w odpowiednim czasie była gotowa do objęcia tej funkcji. Dlaczego jest tak mało partnerek zarządzających w dużych kancelariach? Wiesz co, to jest dobre pytanie, nie wiem. Nie wiem, to znaczy mam wrażenie, że cokolwiek powiem na ten temat, to będzie miało taki walor mało empiryczny, a bardziej anegdotyczny. Ja myślę, że po trosze to jest spowodowane tym, że rzeczywiście jako prawnicy czerpiemy dumę taką zawodową, profesjonalną z tego, o czym mówiłam przed chwilą. To znaczy, że nie wiem, zamykamy wielkie transakcje, wygrywamy wielkie spory, raczej niż że zarządzamy. Może to jest troszkę tak, że rzeczywiście w tym szczycie, w tej szpicy partnershipu w każdej kancelarii jest w sumie niewiele kobiet. W dalszym ciągu jeszcze, tak? Mamy dużo kobiet wchodzących do zawodu. Trochę, powiedzmy, już wygląda bardziej w taki zrównoważony sposób na poziomie senior associate, ale w tym gronie partnerskim tych kobiet jest jednak w dalszym ciągu nie tyle, ilu partnerów. Więc siłą rzeczy, jak się wybiera, to zresztą zależy od jakby sposobu selekcji, tak, czy sposobu desygnowania do tej roli, to trochę jakby tych kobiet jest rzeczywiście mniej. Może kobiety też same nie chcą, bo z tym się wiąże dużo stresu, dużo odpowiedzialności, dużo no, takiej umiejętności pływania w świecie korporacyjnym, co tu dużo, dużo mówić. Tak? To nie zawsze jest miły i przyjazny świat. Więc trzeba, jak mówił mój szef, nacierać co rano skórę pumeksem, żeby stwardniała i żeby sobie jakoś dawać radę. Ale mamy wiele fantastycznych kobiet, wiele fantastycznych przykładów partnerów zarządzających. Beata Balas-Noszczyk, Agnieszka Janicka, Beata Gessel, no w tej chwili Jola Nowakowska-Zimoch. Silne osobowości, świetne prawniczki, niczym nie ustępujące. No, ale to są palce jednej ręki, tak bym powiedziała. To prawda. A ty masz jakąś teorię na temat tego, dlaczego jest ich tak mało? Może inaczej. My robiliśmy trochę na nasze własne potrzeby takie badania. W sensie, to był chyba rok albo dwa lata temu. Sprawdzaliśmy największe kancelarie, czyli powiedzmy tam chyba 15 największych. Wtedy była tylko pani Agnieszka Janicka, partnerką zarządzającą. No teraz jest pani Jolanta Nowakowska-Zimoch. Jak były już mniejsze kancelarie, to tam tych kobiet jest więcej. I ja zauważyłam taką tendencję, że im mniejsza kancelaria, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie zarządzać tą kancelarią kobieta. Co więcej, ja też widzę takie zjawisko, że są bardzo zdolne prawniczki, które w tych dużych kancelariach dochodzą do pewnego momentu. I ja to trochę nazywam, że chyba po prostu one nie chcą kopać się z koniem, i odchodzą z tej dużej kancelarii i zakładają swoje własne, mniejsze kancelarie i je potem gdzieś tam rozwijają, tak? Mhm.
Więc ja tak pytam, dlaczego tych kobiet jest mniej, bo ty też wspomniałaś o takim, mi się wydaje, bardzo ważnym aspekcie. Ja nie jestem prawniczką, ja się czuję menadżerką. A ty mówisz, że w środowisku prawniczym bardziej ceni się ten kunszt prawniczy, jak to jest ładnie nazwane, niż nazwijmy to kunszt menadżerski. I moim zdaniem to się bardzo odbija na tym, jak wiele kancelarii jest zarządzanych. Zgadzam się. Bo ja wychodzę z takiego założenia, że żeby być dobrym partnerem, to trzeba mieć takie trzy typy, jakbym powiedziała, takie worki z umiejętnościami. Musisz być bardzo dobrym menadżerem, menadżerką, musisz być świetny merytorycznie, czy świetna merytorycznie i jeszcze potrafić zarządzać ludźmi i sprzedawać, sprzedawać swoje usługi. I powiem ci szczerze, że znam bardzo, naprawdę bardzo mało partnerek i partnerów, którzy łączą w sobie te wszystkie trzy umiejętności, bo jest tak, że ktoś jest świetny merytorycznie, fantastycznie sprzedaje, robi business development, a nie potrafi zarządzać zespołem. I jakby tych kombinacji jest kilka. I to gdzieś tam rodzi też moje dalsze pytania. Chyba jednak bardzo potrzebna jest pewnego rodzaju taka edukacja czy szkolenia właśnie prawników z zakresu czy przedsiębiorczości, czy zarządzania, z tego jak w ogóle jakby funkcjonuje biznes, jak zarządzać firmą. No bo ja wiem, że wielu prawników się zżyma i mówi, że branża prawnicza jest wyjątkowa, ale ja zawsze mówię, że kancelaria to jest firma jak każda inna. Tą firmą trzeba zarządzać. A powiedz, jak ty uważasz, co kancelarie mogą zrobić, żeby wspierać kobiety? Wspomniałaś o mentoringu, wspomniałaś o sponsoringu. Co jeszcze mogą robić, żeby tych kobiet było więcej? Jeszcze tylko na sekundę parkuję twoje pytanie, ale na sekundę wrócę do tego, co powiedziałaś. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że po pierwsze partnerzy mają różne umiejętności i niestety bardzo często zdarza się tak, że do roli partnera zarządzającego czy na jakieś funkcje kierownicze w kancelarii kieruje się tych partnerów, którzy odnoszą ogromne sukcesy sprzedażowe i merytoryczne. Jakby zakładając, że to samo z siebie przyniesie też efekt w postaci sukcesów w zarządzaniu. I to jest kolosalna pomyłka. Przez osmozę. Przez osmozę niejako. Również powiedziałabym, że mimo wszystko kancelarie w dość małym stopniu przygotowują partnerów do zmiany roli, z tej takiej stricte merytorycznej do roli również zarządczej. Ja sama pamiętam, jak mi to zaproponowano i miałam jakby poważne zawahania na temat tego, czy powinnam tą rolę objąć, czy czuję się do niej dostatecznie przygotowana. No, między innymi rozmawiałam ze swoją szefową w Londynie i powiedziałam, że ja potrzebuję, tak mi się wydaje, pewnej podbudowy wiedzy w tym zakresie. No i oczywiście skorzystałam, wymyśliłam studia na Harvardzie w tym kierunku i bardzo sobie cenię wtedy czas spędzony nad tym, żeby zrozumieć tak naprawdę, jak układać strategię firmy, w szczególności jak przeprowadzać zmianę w kancelarii. Ale gdzieś tam cały czas mam wrażenie, że kancelarie operują dość chałupniczo w porównaniu chociażby do firm Wielkiej Czwórki, już nie mówiąc w ogóle o biznesie, jeśli chodzi o potraktowanie kwestii zarządzania i przygotowywania liderów do wchodzenia w funkcje zarządcze. Natomiast odparkowując twoje pytanie, co kancelarie mogłyby zrobić, jeśli chodzi o kwestie reprezentacji kobiet? Ja myślę, że to się już troszkę dzieje, aczkolwiek nie wszędzie jeszcze, co pokazuje również pandemia. No, przyjąć do wiadomości, że pracownikom czy prawnikom należy stawiać cele, pozostawiając im w dużej mierze swobodę w zakresie tego, jak, w jakim czasie te cele osiągną, tak? Czyli jak zorganizują sobie pracę, o której będą pracować, skąd będą pracować. Myślę, że to jest znakomite ułatwienie dla kobiet. Druga rzecz to jest rzeczywiście mentoring. Mentoring się przydaje też aspirującym do zarządzania mężczyzną, tak? Bo to jest bardziej kwestia transferu pewnego doświadczenia, tak? I to niekoniecznie ma jakiś kontekst związany z płcią. Na pewno role models, czyli takie wzorce, prawda? Wczoraj ukazał się taki artykuł w The Lawyer, nie wiem, czy czytałaś,
no, bardzo kontrowersyjny, gdzie jedna z prawniczek pisała o tym, tak chyba celowo nawet sprowokowała, że mimo wszystkich zapewnień o siostrzeństwie kobiety, które są takie, w takiej pozycji, no, powiedzmy władzy czy na wysokich stanowiskach, mimo wszystko bardzo często niechętnie wspierają młodsze kobiety. I skąd się to może brać? Ona to analizuje. Także się trochę zrobiła taka burza wokół tego artykułu. Widziałam to w mediach społecznościowych. Ale na pewno wzorce czy takie role models są istotne, tak? Bo jak się widzi w swoim otoczeniu kogoś takiego, to człowiek jakoś naturalnie przyjmuje wtedy, że to może być również miejsce dla mnie. Dla mnie takim role model była Jola Nowakowska-Zimoch, która wiele lat temu pracowała w CMS-ie i ja z nią również współpracowałam. Dla mnie to była adwokatka w roli partnera. Były bodajże wtedy dwie kobiety wśród partnerów kancelarii. No i nie, trzy już w tej chwili mówię, ale mężczyzn było dużo więcej. I ja nagle zobaczyłam, jak można się odnaleźć w tym takim dość wtedy męskim świecie poszturchiwania łokciami, takich pewnych, powiedziałabym, siłowych zachowań. Więc ja myślę, że rzeczywiście ta elastyczność to jest taki najważniejszy element, bo wszędzie kobiety generalnie zgłaszają, że porzucają kancelarię głównie dlatego, że nie są w stanie pogodzić opieki nad dziećmi czy opieki nad osobami starszymi właśnie z intensywną pracą. Ja mam trochę nadzieję, że ten czas pandemii między innymi spowoduje to, że to się zmieni, bo również mężczyźni, a w szczególności młodzi ludzie, wcale nie mają ochoty powracać do takiej roli 5 dni w tygodniu, że właśnie 7 dni w tygodniu, co to 5 dni, przy biurku w kancelarii. Z kolami o godzinie 19 czy 20. Norma. Zadam Ci jeszcze ostatnie pytanie, bo bardzo mi się spodobało to, że nawiązałaś właśnie do liderek polskiej branży prawniczej. Ja bym chciała trochę porozmawiać, zapytać Cię, jak Ty widzisz przywództwo kobiece właśnie w branży prawniczej? Czy to jest, uważasz, temat taki, który już gdzieś tam się pojawia? Czy warto by było zaadresować ten temat? Jak Ty na to patrzysz? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że ja myślę, że branża prawnicza ma pewną taką immanentną albo inherentną wadę, która powoduje, że kancelarie byłyby daleko dalej niż są w tej chwili, a ta wada, przynajmniej ja to postrzegam jako wadę, wiąże się z tym, że systemy wynagradzania, oceny partnerów bardzo promują, ja to nazywam, indywidualną jazdę na czas. Co masz na myśli? Mam na myśli indywidualne wyniki finansowe partnerów. I to powoduje, że branża prawnicza to jest branża, w której dominuje rywalizacja, brak wymiany informacji o, nie wiem, różnych okazjach, które się zdarzają na rynku. Taki know-how rynkowy, czy nie wiem, szykuje się jakaś transakcja, ktoś będzie, taki Intel, prawda? Każdy to gdzieś trzyma blisko siebie, no bo później jakby chce się upewnić, że statystyki sprzedażowe będą odzwierciedlały wkład tej konkretnej osoby. I to jest moim zdaniem bardzo poważna wada ograniczająca i to jest badane empirycznie. Profesor Harvard Law School Heidi Gardner, która pracuje z wieloma kancelariami prawniczymi, zwłaszcza w Stanach, ale też w Londynie, empirycznie udowodniła, że coś, co się nazywa collaboration, znowu ta kolaboracja po polsku ma takie dziwne konotacje budzi, ale współpraca powoduje partnerów, czy współpraca partnerów w ramach działu, czy pomiędzy działami, powoduje wykładniczy wzrost przychodów i wykładniczy wzrost zysków kancelarii. Tylko trzeba przełamać ten naturalny strach związany z tym, że nie będę się dzielił informacjami, nie będę się dzielił klientami, zresztą z różnych powodów, tak? Bo za chwilę stracę tego klienta, a może będę chciał go zabrać ze sobą, jak będę przechodzić do innej kancelarii.
Jednak klienci odczuwają dużą lojalność w stosunku do indywidualnych nazwisk prawników, a niekoniecznie do brandu. Taka jest rzeczywistość. I teraz ja miałam ambicje tego, żeby w czasie swojej kadencji doprowadzić do pewnego przełamania i zwiększyć pewną otwartość i współpracę. Może dlatego, że mam kobiece patrzenie na rzeczywistość. Ja myślę, że kobiety, to też jest jakby dowiedzione naukowo, są w dużej mierze bardziej nastawione na współpracę niż na rywalizację. Mnie się wydawało, że ta współpraca przyniesie bardzo wymierne, korzystne efekty dla kancelarii. I rzeczywiście pewne rzeczy udało się osiągnąć, pewną większą otwartość i zaufanie, ale i miałam na ten temat rozmowę z moją główną szefową w Londynie, że tak długo, jak nie zmienimy systemu promowania i wynagradzania partnerów i jak będziemy oceniać indywidualne wysiłki, tak długo rywalizacja będzie przeważać nad współpracą. I moim zdaniem absolutnie ze szkodą dla wyniku, dla kultury organizacyjnej. No ale jest jak jest. To, czego się nauczyłam właśnie studiując na Harvardzie, to, że jeżeli ktoś przyjmuje strategię, jakakolwiek by ona nie była, wszystkie elementy tej strategii, od rekrutacji, przez szkolenia, przez bonusy, wynagradzanie, przygotowywanie do funkcji liderskich, musi być podporządkowane temu celowi strategicznemu. Jeżeli któryś z tych elementów nie służy strategii, na przykład współpracy, no to strategia nie ma szans na powodzenie, na realizację. Więc jeśli na przykład element, jakim jest bardzo istotny, wynagradzanie, promuje raczej indywidualizm i rywalizację, to wszystkie zapewnienia o tym, że tak, collaboration jest ważny i tu współpracujemy i tak dalej, z reguły zatrzymuje się na tej warstwie deklaratywnej i niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. No dobrze, a kobiety liderki? Czyli uważasz, że kobiety liderki właśnie stawiają na tą współpracę, a nie na rywalizację i to może być ich siła? Oczywiście, to znaczy, znowu, jest to pewne uproszczenie. Znam masę kobiet, które się świetnie odnajdują i bardzo z powodzeniem i skutecznie rywalizują, ale mam wrażenie, że kobiety mają nieco większą otwartość na współpracę, czymkolwiek by się nie zajmowały, tak? Natomiast oczywiście, żeby ta współpraca była możliwa, muszą być ku temu stworzone warunki. Tam, gdzie ich nie ma, no to wszystko jedno, czy się jest mężczyzną, kobietą, to po prostu się nie uda. Ale myślę o pewnej jakby takim innym trochę paradygmacie myślenia, tak? Współpraca kontra rywalizacja. No, to jest pewnie pochodna hormonów, no ale gdzieś tam mężczyźni mają więcej testosteronu, który ich motywuje do... Nie lubię tego sprowadzać do takiej płaszczyzny biologicznej, ale pewnie trochę tak jest. Więc myślę, że kobiety, liderki bardziej patrzą na... szukają tych możliwości właśnie współpracy, płaszczyzn do współpracy. Jako puentę mogłabym powiedzieć, że trzymajmy kciuki za to, żeby było więcej kobiet liderek w branży prawniczej. Ja bym trzymała kciuki za to, żeby była różnorodność. Oczywiście zgadzam się i podpisuję pod tym, co mówisz, ale myślę, że ważna jest różnorodność, czyli różnorodność pod względem płci, dlatego że są właśnie różne perspektywy. I rywalizacja jest ważna na rynku, bo w końcu konkurujemy, ale współpraca też jest ważna, bo tak jak mówię, empiria pokazuje, że przychody kancelarii, dobrobyt finansowy się zwiększa, jeżeli jest współpraca. Ale także różnorodność geograficzna chociażby. Pamiętam, zresztą cytowałam to w swoim manifesto, kiedy startowałam po raz pierwszy do zarządu globalnego w Londynie. Cytowałam taki fragment artykułu o tym, o boardach, który stawiał taką tezę, że jeżeli firma ma aspirację bycia firmą globalną, to powinna mieć również globalny board, czyli globalny zarząd. Bo tylko wtedy, jeżeli będzie reprezentowana przez różne perspektywy geograficznie, będzie w stanie odnieść sukces na rynkach innych niż macierzysty. Więc ja myślę, że w ogóle różnorodność jest największą wartością. Małgosiu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję, Kamila. Bardzo mi było miło. Dziękuję.